Rozpoczynamy od sześciu oczek łańcuszka, pamiętając o tym, że pierwsze oczko będzie jednocześnie środkiem chusty, więc musi być nieco luźniejszy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I teraz w pierwsze oczko tego łańcuszka wykonujemy słupek. Dalej dwa oczka łańcuszka i drugi słupek w tym samym oczku. To będzie słupek środkowy chusty, dwa oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek. Dwa oczka łańcuszka i ostatni słupek w tym samym oczku, kończący pierwszy rząd chusty. Pierwszy rząd mamy zakończony. Rozpoczynamy rząd drugi, również od sześciu oczek łańcuszka. Obracamy chustę i wykonujemy trzy słupki w kolejnym słupku. Tutaj ten pierwszy zostawiamy, w drugim słupku poprzedniego rzędu wykonujemy trzy słupki. Mamy. Teraz dwa oczka łańcuszka i w kolejnym słupku środkowym poprzedniego rzędu wykonujemy jeden słupek. Teraz dwa oczka łańcuszka, już jesteśmy na stronie lewej chusty i znowu w następnym słupku robimy trzy słupki. Dalej, trzy oczka łańcuszka i słupek. Odliczamy sobie trzy oczka tutaj tego łańcuszka, raz, dwa i w trzecie z kolei wkłuwamy się z słupkiem kończącym drugi rząd chusty. I teraz możemy sobie już rozłożyć, lekko naciągnąć i już powoli będzie tworzył nam się trójkąt chusty. Poczynamy rząd trzeci chusty, również od sześciu oczek łańcuszka. Obracamy chustę, robimy narzut i teraz mamy trzy słupki w poprzednim rzędzie. W każdym z nich zrobimy dwa słupki. W pierwszym dwa słupki, w drugim dwa słupki, w trzecim również dwa słupki. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka i słupek. Słupek środkowy chusty. Cały czas środek chusty stanowią nam słupki. Dwa oczka łańcuszka, przechodzimy na stronę lewą i tak samo w każdym słupku z tych trzech poprzedniego rzędu wykonujemy po dwa słupki. Dalej trzy oczka łańcuszka, robimy narzut, odliczamy sobie raz, dwa, trzecie oczko i w trzecie oczko wkłuwamy się z ostatnim słupkiem. I rząd trzeci
zakończony. Przed nami rząd czwarty chusty. Rozpoczynamy go od czterech oczek łańcuszka. Obracamy chustę i robimy jeszcze jeden słupek w tym samym oczku. Teraz dwa oczka łańcuszka i przechodzimy na 6 słupków, które mamy z poprzedniego rzędu. W pierwszych trzech wykonujemy po prostu pojedyncze słupki. Raz, dwa i trzy. Teraz mam już 3 słupki. Robimy 2 oczka łańcuszka i następne 3 słupki, które nam zostały z tych 6 poprzedniego rzędu. Słupek w słupek. Powstaje nam taki trójkąt, tak? Albo odwrócona piramidka. Dalej, 2 oczka łańcuszka i przechodzimy już na słupek środkowy chusty, w którym robimy słupek. Teraz 3 oczka łańcuszka i jeszcze jeden słupek, czyli tym razem środkiem naszej chusty będzie fałka, czyli słupek, 3 oczka łańcuszka i słupek. Przechodzimy na stronę lewą chusty, 2 oczka łańcuszka i znowu w pierwszych 3 słupkach wykonujemy po słupku. Dalej, 2 oczka łańcuszka. I kończymy 3 słupkami w każdym słupku poprzedniego rzędu po jednym słupku. Dalej 2 oczka łańcuszka. I dalej już mamy łańcuszek końcowy. Odliczamy sobie 3 oczka i w trzecie oczko wkuwamy się ze słupkiem. Teraz jeszcze jedno oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek w tym samym oczku. I rząd czwarty zakończony. Rozpoczynamy rząd piąty od 5 oczek łańcuszka. Obracamy chustę i robimy jeszcze jeden słupek w tym samym oczku. Teraz 3 oczka łańcuszka i przechodzimy już na 3 słupki poprzedniego rzędu. Wykonujemy po słupku w każdym z tych słupków. Raz, dwa i trzy. Teraz robimy 4 oczka łańcuszka przerwy. W następnych 3 słupkach również po słupku. Słupek w słupek. Dalej 3 oczka łańcuszka. I teraz pod łańcuszkiem środkowym chusty owijamy jeden słupek. Oczko łańcuszka, drugi słupek, oczko łańcuszka i trzeci słupek. I taki wachlarzyk jest środkiem chusty w 5 rzędzie. Dalej przechodzimy na stronę lewą, 3 oczka łańcuszka i znowu mamy 3 słupki. Robimy w nich po słupku.
Teraz 4 oczka łańcuszka przerwy. W poprzednim rzędzie były to 2 oczka, a teraz mamy 4. I znowu słupek w słupek. Trzy oczka łańcuszka. I tutaj mamy taką fałeczkę pod koniec, czyli słupek, oczko łańcuszka i słupek. Więc tutaj sobie odliczamy od tego słupka jedno oczko łańcuszka i w to oczko drugie wkuwamy się, wykonując słupek. Dwa oczka łańcuszka i słupek. I rząd piąty, szósty jest zakończony. Rozpoczynamy rząd szósty, szósty od trzech oczek łańcuszka. Obracamy chustę. I tutaj w środku, w tej fałce, pod tym łańcuszkiem owijamy jeszcze trzy słupki. Raz, dwa i trzy. Czyli łącznie z tymi oczkami łańcuszka mamy jakby cztery słupki na początku. Teraz robimy trzy oczka łańcuszka. I znowu przechodzimy na nasze słupki piramidy i wykonujemy, tak jak w poprzednich rzędach, słupek w słupek we wszystkich trzech słupkach. Teraz jako łańcuszek przerwy będą trzy oczka łańcuszka. I przechodzimy na następne słupki i również słupek w słupek. Tutaj już widzimy, tutaj miałyśmy dwa oczka łańcuszka, tutaj były cztery, a tutaj trzy. Czyli jakby rozszerza się i teraz nam się będzie zwężać ta piramidka. Dalej, trzy oczka łańcuszka. I w tym pierwszym słupku, z tych trzech środkowych, wykonujemy trzy słupki. Raz, dwa. Dalej, dwa oczka łańcuszka. W środkowym słupku jest jeden pojedynczy słupek. Dalej, dwa oczka łańcuszka. I w trzecim znowu robimy trzy słupki w jednym. Raz, dwa i trzy. I strona lewa analogicznie, trzy oczka łańcuszka, dalej słupek, słupek, trzy oczka łańcuszka przerwy i znowu słupek, słupek. Dalej trzy oczka łańcuszka i w tej ostatniej fałce owijamy trzy słupki. I czwarty już w łańcuszek, odliczając sobie trzecie oczko, wkuwamy się, wykonując ostatni słupek tego rzędu. I rząd szósty zakończony. Na sześciu rzędach początkowych kończy się nasza część rozbiegowa chusty.
Dalej przed nami rząd 7, 8, 9 i 10, które to rzędy będą rzędami, które będziemy już stale powtarzać. Więc od tego momentu, od rzędu 7, kolejne 4 rzędy będą jakby do zapamiętania.